Witamy Państwa, Artur Brzyscy, Loża Dżentelmenów. Mariusz Masiak, czyli znaczy, że ponownie jesteśmy w Whisky & Cognac Club M&P. Mariusz właśnie w piękny sposób, aż się zachwyciłem, nalał nam kolejnej wody życia do kieliszka, tym razem irlandzka woda życia. O niesamowitej nazwie i w ogóle niesamowitej butelce, bo no, okej, zwykły kapsel zakręcany, w związku z tym pamiętajcie, jak mamy taką butelkę, to ta whisky nie może nam za długo stać, bo w końcu zacznie się utleniać, to nie jest whisky, która może postać 2 lata, tak? Odkręcona oczywiście, bo zakręcona może, bo nam zacznie tam troszeczkę jednak uciekać, w związku z tym, jak zamierzacie ją trzymać, tak Wam zasmakowała, że chcecie ją sobie tam po kropelce dosłownie sączyć, to lepiej ją przelejcie. Ale to nie jest whisky do trzymania, naprawdę tak, tutaj wypijamy szybko, zaraz zobaczycie, że to jest... Tak, bardzo... zobaczycie, że szybko ją wypijamy, natomiast tutaj zwróćcie uwagę, piękny detal, w środku etykiety jest dziurka w kształcie łzy, przez którą widzimy whisky w środku łzy, mamy bursztynową, tym samym, ponieważ jest piękna historia nazwy i jak gdyby etymologii, skąd się wzięła nazwa i jaki był pomysł na stworzenie tej whisky, no ale o tym, ponieważ jest to, ta whisky jest importowana przez M&P, nie powinien opowiadać nikt inny jak brand ambassador marki M&P, czyli Mariusz, słuchamy. Ryder Stills to marka, która należy do rodziny Walshów. To jest whisky, która została stworzona w hołdzie dla irlandzkich pisarzy, tak? Było ich wielu w przeszłości. Mariusz, przyznaj się, nie byle jakich pisarzy, tylko pisarzy, którzy pili łychę, po prostu. Tak, no właśnie dodam, że czerpali inspirację dla swoich dzieł, tak, dla swojej twórczości właśnie w irlandzkiej whisky, tak? I to dzięki temu, że złocisty trunek no, umilał im życie, tak? Dzięki temu mogły powstać ich znane dzieła, dzięki którym stali się znani i sławni, tak? Więc Ryder Stills to hołd dla irlandzkich pisarzy. Mówi się, że na tyle mocno czerpali inspirację, na tyle aquavita stanowiła jakby podstawę ich pisarstwa, że nawet w trudnych momentach ich łzy przesączone były irlandzką whisky, tak? Stąd Ryder's Tears. I stąd ta łezka o kolorze whisky. A jeśli chodzi o same trunki, to mamy tutaj dwie edycje. Ta, która już istnieje na rynku od no, dłuższego czasu, to Ryder's Tears wersji Cooper Pot, tak? Jest to kompozycja whisky tej oryginalnej irlandzkiej pot still whisky, robiona ze słodowanego, niesłodowanego jęczmienia i trzykrotnie destylowanej whisky single malt, tak? To jest podstawowa, dojrzała w beczkach po bourbonie. Mamy ją w kieliszkach, więc możemy zobaczyć, co sobą jakby prezentuje. Widzimy kolor, jak to przy degustacji zawsze warto powiedzieć, bursztynowy, tak? Trafimy. A powiedz mi, ona jest farbowana? Nie, wiemy to? Nie ma informacji na etykiecie. Więc, czyli może ale nie być. Mamy też, że jest natural color, tak, więc różnie może być. No bo, natomiast no, lat to tutaj też pewnie wiek w zależności od rozlewu, to jest 6-10 lat, tak, nie ma wieku określonego na etykiecie, ale tak jak już nawet zdążyliśmy powąchać, nie jest to bardzo młoda whisky, tak, więc pamiętajmy, jak nie ma wieku na etykiecie, ja odpowiedź dla nas jest taka, że pewnie minimum 3 lata. Tak, 3 ale lata w tym wypadku dzień, wiemy od producenta, tak, 6-10, w zależności od rozlewu może być 8-10, 6-8 lat, to też już wszystko zależy od konkretnego rozlewu. Natomiast w nosie, tu już mamy wyraźnie takie charakterystyczne dla irlandzkiej whisky, to zielone jabłuszko, tak? Tutaj jabłka są, przebijają się na pierwszy plan, tak? Ale wiesz co, jest też ta rzecz, która jest charakterystyczna dla Irlandii. Ja zawsze się waham, bo ona mi na początku nie odpowiada, a potem im bliżej końca kieliszka, tym mi to zaczyna bardziej odpowiadać. Ale już tłumaczę, naprawdę nie chodzi o wypicie, tylko chodzi o to, że to się gdzieś tam w międzyczasie zaczyna faktycznie komponować i łagodzić. Jest taki zapach, który mi się kojarzy troszeczkę z suchą trawą, ale tak naprawdę jakbyś stał po środku takiej przesuszonej, może sawanna to jest nie to określenie, bardziej chodzi mi o nasze europejskie, jakąś polanę taką bardzo suchą, lekko ziołową. Tak, ale, no ale dużo słodyczy, tak? I taki trochę takich cytrusowych też nut trochę. Trawa, tak, cytrynowa. Tak.
Jest też, no oczywiście, wanilia, tak, to co daje beczkę po bourbonie, to jest wszystko. Wanilia, miód, miód wrzosowy taki w ogóle tutaj. No to może ten wrzos był, wiesz, o co mi chodziło tutaj. Tak, tylko to inne, bo czasem jak myślimy o wrzosie, to jak myślami w Polsce przeniesiemy się i pomyślimy o wrzosie, to tak, jesień, ściółka, grzyby, tak, więc to nie chodzi o to, tylko nie ściółkę, taki wrzos, który nam się kojarzy z polskim lasem, tylko te wrzosowiska całe, które znajdziemy i w Irlandii, i w Szkocji. Bardzo łagodna, przyjemna, nie jest ten, może ten nos nie ewoluuje, tak, to jest taka bardzo delikatna, przyjemna woń. Znaczy, nie czuć jakiegoś wieku wybitnego tutaj z tego kieliszka, ale też nie ma faktycznie tego efektu przebijającego się młodego spirytusu, który krzyczy tutaj. Jasne, że nie, no mocno. Tu jest bardzo delikatny, spirytusu tutaj takich nut nie czujemy, wiesz, to miała być jak irlandzka. Delikatna do picia na co dzień, żeby można było każdego dnia jakieś dzieło stworzyć, kolejny rozdział, tak? Tak, tak. Jeśli nawiązując do pisarzy. Whisky do pracy. Tak, whisky do pracy, tak. Spróbujmy. Spróbujmy. Zjadłem ciastko. Coś niesamowitego. Zjadłem ciastko owsiane. Słodkie. Bardzo słodkie. Ciastko owsiane polane karmelem. Tak. O, dobre określenie, tak. Tutaj. Ale fajne. No oczywiście na końcu odrobinę... Nie, to spirytus. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że pieprzyna, ale to nie jest pieprzyna. No nie, absolutnie. Nie. To gdzieś tak zanika i ten finish. I ten posmak, on może nie utrzymuje się zbyt długo, ale zobacz jak delikatna, jak przyjemna jest to whisky. Bardzo tak? Fajna. Bardzo fajna. Zadziwiająco słodka. Powiem szczerze, spodziewałem się więcej jednak właśnie tej lekko kwasowości irlandzkiej, którą też kojarzy właśnie takiej owocowości, że ona będzie nie tylko w zapachu, ale i w smaku. Czasem jest to kompozycja tak smaku, że jest słodycz z jakąś wytrawnością, która się pojawia. Tak, natomiast jest tu słodycz, która delikatnie mija, ale nie pojawiają się żadne inne nuty. Tak? To nie jest tak, że rozwija się wytrawność tego. Tak, nie jest bardzo rozbudowany. Tak, nie jest bardzo rozbudowany, ale no, nie oczekujemy tego od whisky takiej do picia. Na co dzień bardzo łatwa, bardzo delikatna, bardzo przyjemna. Myślę, że wiele kobiet... stołowa. Whisky stołowa, tak. Whisky do śniadania, śniadaniowa, to często można było powiedzieć, tak? Bardzo fajne whisky. A powiedz mi, czym się różni od drugiej? Tutaj mamy single malt. Tak. Tu mówimy o whisky single malt, trzykrotnie destylowanej. I różnica jest taka, że ta dojrzewała w beczkach po Sherry Oloroso. Tu mieliśmy beczkę po bourbonie i kompozycję whisky pod styl whisky, czyli tej robionej ze słodowanego, niesłodowanego jęczmienia i single malt whisky. Tutaj 100% single malt whisky, trzykrotnie destylowanej i dojrzewającej w beczkach po Sherry Oloroso. A widzę też różnicę w mocy, tu jest 40, tu jest 46%, tak. Czyli już jesteśmy bliżej natury. Tak. Zobaczmy sobie, widzimy, może no, tu nie widać, ale tutaj Arturze widzisz, że jest zdecydowanie ciemniejszy kolor, tak? To daje beczka po Sherry. Wiemy już czego też mniej więcej, próbując różnych whisky dojrzewanych w beczkach po Sherry, czego możemy się spodziewać, tak? Czy będą tutaj suszone owoce, jakieś rodzynki, to zobaczymy zaraz. 46% też może sugerować, że na przykład jest niefiltrowana. Otóż to. Tak, i pewnie... Tłumaczę Państwu, o co chodzi. Długo filtrowano whisky na zimno po to, żeby whisky była klarowna w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy dolejemy do niej wody, dorzucimy kostkę lodu, żeby ta whisky zawsze była absolutnie krystaliczna. Ale to, co się wyciąga z whisky podczas takiej filtracji, to de facto są długie łańcuchy węglowe, czyli aromaty i smaki. Tak, jakieś różne oleje, kwasy tłuszczowe, które po prostu odpowiadają za smaki, więc pozbywając whisky, a proces filtracji polega na tym, że whisky się schładza, przepuszcza przez specjalne celulozowe filtry, na tych filtrach pozostają te właśnie, po to schładzamy, żeby one się jakby wytrąciły, tak, i wtedy to zmętnienie takie delikatne się pojawia i zostaje na tych filtrach. W pewien sposób no, pozbywamy whisky tych takich smaków, aromatów, tego, jak to nazywam, całego bogactwa inwentarza. Tak? Niefiltrowaną whisky pijemy z całym dobrodziejstwem inwentarza. Tych smaków jest na pewno więcej. Więcej. Natomiast parę lat temu zaczęła się inna moda. Bardzo fajnie. Przestano filtrować.
whisky na zimno, żeby miały właśnie więcej aromatu, ale często podnosząc moc jak gdyby produktu wyjściowego, czyli coraz mniej 40%, coraz więcej 43-46%, bo przy tak niewielkim podniesieniu mocy w butelce okazało się, że już nie ma tego efektu, nie wytrąca się. Bo te kwasy, tak, oleje rozpuszczają się przy 44% tak, mocy, więc dlatego te 46% to już taka bezpieczna granica. Ale może się to zdarzyć, jeżeli dodamy do whisky chłodnej wody, czy taką 40-procentową zabutelkowaną z taką mocą zabierzemy, nie wiem, do samochodu przy minusowej temperaturze na zewnątrz, wnosimy do mieszkania, tak, później patrzymy, stawiamy na blacie, ona taka trochę mętna, taka, mówi się to szkocką mgłą, się też to nazywa, to efekt taki może występować właśnie przy whisky niefiltrowanych na zimno, a pamiętajmy o tym, to jest zawsze dodatkowy plus, no, pijemy whisky, jak to mówię, z całym dobrodziejstwem inwentarza, tak? Tak jest. Spróbujmy. To jest tak, Writer's Tears, Sherry Oloroso, tak, beczka, wiek nie jest określony, ale także mówimy tutaj pewnie o wiekach 6-10, w zależności od edycji, whisky single malt. Kolor, jak widzimy, ciemniejszy, tak, dużo bardziej w przypadku do tego poprzedniego. Beczka po bourbonie wybarwia nam trunek w kolor takiego złota, a później w miarę upływu lat starego złota. A przy Oloroso, no to widzimy, no, dużo ciemniejszy, nawet jakiś machoniowy, tam w miarę upływu wielu tak, lat. Tak, machoń rubin, tak, prawda? W tą stronę. Tak. Druga sprawa, no to nos, tak, tutaj czy on jest taki charakterystyczny? Tak, no czuję, oprócz takiego toffee, czuję też dużo suszonych owoców, tak, to jest to, co... Tak, są owoce, ale to toffee właśnie występuje również... Powiem Ci szczerze, że przy pierwszym spotkaniu, nie byłbym pewny, słuchaj, czy mówimy o Sherry Oloroso. Niektóre cechy wręcz wskazują na bourbon, nie? Na beczkę na po bourbonie. No. Albo nawet takie troszkę lekko rodzynkowe nuty, więc że jakiś Pedro Jimenez mogłoby się pojawić, tak? Taki właśnie jest. Tak. Teraz grą, im głębiej to czuję to. Na początku byłem bardzo oszukany. Ale to też oszukany. Tak? Irlandzkie wydanie. No bądź Boucher, właśnie, nie? Tak, więc właśnie to jest nie to szkockie, zmienia, tylko to, irlandzkie, to więc zmienia. Jest ta delikatność. I no nawet jeżeli sięgniemy po ten pierwszy kieliszek. Śmietana jeszcze tu jest dla mnie. Zobacz, jaki typowo bourbonowy jest ten pierwszy, tak? Miód, wanilia to jest. O, tak, teraz tak. Takie porównanie jest bardzo, bardzo dobre. Natomiast teraz tak, suszone owoce, troszkę skórki pomarańczy, takie cytrusowe nuty. Limonka. No dobra. Próbujemy. Kolejna, bardzo łatwa w piciu whisky. Zobacz, jaka jest oleista, pełna w ustach, tak jak... Jest bardzo miodowa. Tak. Powiem smaku, ale i struktury, prawda? Tak, że jest taka cienista. Tak, mówimy tak. O whisky bez określenia wieku. To o ile tutaj to nieokreślenie wieku mnie w smaku nie zdziwiło, no to tutaj dziwi, bo już smakuje tak naprawdę jak 8-10. Też na początku przy mąchaniu czułem tą suchość, o której poprzednio mówiłem, to stanie po środku jakiejś przesuszonej łąki. Mamy suche powietrze, to oświetlenie, wiesz. Ja wiem, że to jest dziwne skojarzenie, ja to kiedyś zwerbalizuję, wiesz, ja na razie nie, bo to można określić jako jakąś tam miano wytrawności, tak? To jest tak, taki, tak. Są alkohole, które rzeczywiście, mamy wrażenie, to trzeba nazwać jako jakąś taką wytrawność albo taki właśnie dry finish, tak to czasem się określa, tak? No faktycznie, rodzynki, nawet rzekłbym, że troszeczkę to idzie w stronę figi, może bliżej. 46%. Nie wyczuwamy tej wyższej w porównaniu do pierwszej degustowanej, prawda? Nawet mam wrażenie, że odnoszę na podniebieniu jest wrażenie, że wręcz jest niższa ta moc. Tutaj ten mówiłem na końcu, że ten pieprz myliłem z ostrością na języku alkoholu, dlatego szybko się wycofałem. Mówię pieprz, a nie, to jednak jest sam efekt od mocy alkoholu. A tutaj jest to bardziej oleiste, tłustsze.
powleczona jest buzia, wręcz tak przyjemnie, jakby właśnie coś było kremowego zjedzonego. Tak, i ten posmak się utrzymuje długo, tak? To jest tak, no tak. Mamy drugiego Writer's Tease'a próbowanego, ale jednak właśnie jest taki kremowy, troszkę dębiny wychodzi, tak? Takich trochę nut, beczki się, ale on się utrzymuje, jest naprawdę bardzo przyjemne. To się tak też, no, może nie rozwija się bardzo, ale właśnie te suszone przez jakieś rodzynkowe nuty, przez jakieś waniliowe, miodowe. Tak, przyjemnie, cały czas słodziuchno i miluchno. Chce się wziąć kolejnego łyka. Tak. Aksamitnie, jest dość mocno aksamitnie. Tak. Fajnie. Niby łatwa, whisky przyjemna. Ja zawsze gościom na degustacji polecam, że jeżeli chcą wypić więcej whisky danego dnia i się bawić, to lepiej sięgnąć po irlandzką niż szkocką, bo szkocka ma dużo szersze bukiety aromatyczno-smakowe, ale często ten drugi dzień jest troszeczkę cięższy, bo i ta podwójna destylacja, a nie potrójna oleistość, gęstość tej whisky, moim zdaniem wydaje mi się, że jest taka troszeczkę potężniejsza i łatwiejsza whisky jest irlandzka. Która też może powodować pewne odmiany z uwagi na to, że więcej jesteśmy w stanie jej wypić, ale mamy szkło degustacyjne, dobrej jakości whisky, no właśnie, przy dobrej jakości whisky, a o takiej mówimy w przypadku Writer's Tease'a, tak, czy Irishmana, to są whisky, które pijemy i rzeczywiście można się zastanowić i wąchając ją, i próbując, więc więcej spędzamy czasu na degustacji niż tak naprawdę na samym piciu, tak? Tak. I naprawdę jest tak, że bierze się łyka takiej whisky i od razu człowiek chce sięgnąć po pióro. Słuchajcie. To... Cóż, życzymy w takim razie Pulitzerów i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.